Siemanko wam wszystkim, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku Fear 2 Project Origin. Jedziemy. Kolejny odcinek, ostatnio, tydzień temu właściwie graliśmy Fira. A więc jesteśmy tutaj z tą paczką gówna. Ale spokojnie. Coś się mam chyba grę za cicho. Dobra, starczy. Co się tu dzieje? A się dowiemy. Dobra. Póki co sprintujemy. Chyba teraz tutaj. Punkt zbiórki przy stadionie. Dobrze. Się zrobi. O, myszkę widziałem. Da się ją zastrzelić? Uuu, jak mi przykro! Tego nie było. Nie widzieliście tego. No, kolejna myszka. Może achievementa dostanę. Chwileczkę. Muszę zabić myszkę, bo achievementa dostanę, nie? Cichutko. Ja chcę tylko... Jep! No jakżeś mógł spudłować. Dobrze. Druga zabita. Achievement get. No i co ja mam zrobić? Może tutaj? No nie, wiesz, naprawdę. Ojeju. To ja myślałem, że ty wiesz wszystko. A tu się okazuje, że jednak jest coś, czego ty nie wiesz. Jakie gówno. Dobra. A teraz poważnie, co ja mam zrobić, bo kurde, ja już nie ogarnąłem. Ciutko. Jep, poszło. Może myszki mnie doprowadzą do celu. Też tak może być. Czekajcie, tu jest wejście na górę. Tak patrzę, spoglądam. O, jest drabina, dobra. Wszystko już widzę. Wiecie, musiałem się trochę rozejrzeć tradycyjnie, bo zanim ja wszystko wykryję, to trochę czasu minie, więc spokojnie. Dobra. Przeładuj sobie broń na wszelki wypadek, żeby nie było żadnych sensacji i zaskoczeń. Pusto. A tu można otworzyć drzwi. Sprawdzimy coś. Strzelba bojowa. O, granaty. Były granaty. Gdzie są? Dobra, mamy granata. Tu pusto, wszędzie pusto, można iść. Ciutko tu jest. Nie podoba mi się to. Zaraz się wkurzę. Się wkurzę i przestanę nagrywać. What the fuck? A może jednak jeszcze będę nagrywał, spokojnie. Zatrzaśnięte. Pizdu. A tu się nie dostanę. Parkuru nie umie. Sorry, musiałem się podrapać. What the fuck? Hitler po nas przyleciał! Koniec świata! Spokojniutko. Bez nerwów. Dobra. Jakieś papierki, niewidki. No i dobra, tu nic już nie ma w sumie. Ale co to było? Kto tym leciał? To bym chciał wiedzieć najbardziej z tego wszystkiego. Biedactwo. Marny żywot zakończyło, nie? Ja bym tak nie chciał zginąć, szczerze mówiąc. Wolałbym już śmierć naturalną. No Boże, no idzie mam iść dalej, no. Ludzie, zaraz się tutaj normalnie spalę. Totalnie z nudy, jak nic nie zrobię konkretnego. Jakaś tablana. This department has worked 3 days without a loss of life. Best previous record 17 days. Nie dziwi mnie ta wiadomość.
Mieli uciec, mieli przyjazd, odjazd. Nie dolecieli. No to chyba ten samolot właśnie leciał. Trochę z jakimś takim lekkim opóźnieniem, ale to chyba był ten. Współczuję, współczuję biedakom. Nie otworzę tych drzwi. A jak wybiję szybę? A tak, takie buty można zrobić. A widzicie, a ja nie wiem co robię. Daf! Spokojnie, spokojnie. Jeszcze mnie głowa nie boli. Ja wszystko widzę, więc nie gadajcie, że ja mam jakieś zwidy. Lepiej będę miał celownik przy sobie, bo ja naprawdę nigdy nie wiadomo, co się może mi stać. A jeszcze mogą być gorsze, że... drzwiczki się im zawaliły. Interwał czwarty. Zniszczenie. OMG. Wszystko się zamieniło w skałę. Czyżby jakaś meduza? Ty. Jep. Jep. Wiem, odbija mi. Ale po prostu ja sobie po tym przeszłem, no i nagle się rozsypało w pył i proch, no. No to nie moja wina. A może tak headshot? Ahaha, punkt dla mnie. Gdzie jeszcze? Headshot! Pięknie. Wiem, bawię się w jakiegoś... Co to? No ciszej, kobieto! Coś ty narobiła! Obudziłaś szatana. Kurde. Widzę, że go lubisz. Cichutko, cichutko, cichutko. Dobra, przeskok w czasie. Kłódki, aha, dobra. Sobie tu idziemy. What? Co to było? Oj, biedaczysko, biedaczysko. Należał do Armii Krajowej. Niestety poświęcił swoje życie, zabijając jednego mętnego ludka, który niestety drugi go zabił. What? What? Nie! Nie porywaj mojego umysłu! Don't take my brain! What the fuck? What the fuck? O, może coś w świetniku znajdę? Nie. Nic się nie znalazło. Skarbów tam nie znalazłem. Przeładuj broń. What the hell? Yep! Kurde, co to się zrobiło? The fuck? Weź sobie lepiej inną broń. Jep, jep! Co to w ogóle ma znaczyć? Jakie posrane! O, pokonałem to coś. Miło. Ale co to było? Jakie kretyńsko zabójcze! Tego nawet się nie da opisać. Kurwa. Masakra totalna. O, o, jakiś tutaj liścik miłosny. Przeczytamy go. Nieważne. Szybko przeczytałem, nawet sekundy nie minęło. O, o, co tu? Nic nie leżało ważnego. Myszka. No kurde, jakieś duchy, szatany. Nie, wszystko naraz najlepiej. Dobra, mamy strzelbę automatyczną. O tyle dobrze przynajmniej, że to jest strzelba automatyczna. Może mogę sobie z niej lepiej postrzelać. Mamy tu jakiś gruz. Ale chyba nie tutaj mamy iść, dlatego się wracam. Psu nie ma w samochodzie. Żebym ci się tylko nie pomyliło z Warzy, spokojnie. Leczka, da się tu wejść? Nie. Lipnie, lipnie. No i cichutko tu jest. No, ja oczekuję tutaj więcej emocji, ja tutaj tylko jakieś dziwne, niewidzialne mutanty, no to to w ogóle jakieś chore. Okay, normalnie jakaś schiza, o. No to już byliśmy, ale coś tu jest takiego, czego jeszcze chyba nie odkryłem. Tak jest zawsze w każdej grze, że
Cokolwiek by się nie było, to się znajdzie coś. Nawet jakbyś się miał męczyć całą wieczność. No patrz. A teraz tutaj. Dobra. Taką interakcję trzeba było zrobić. O kurde. Spokojnie. Spokojniutko. Przeładuj broni. Zanim miałoby się coś stać. Kurde, ty zaraz wszystko zniszczysz. Spokojnie, Skorpio. Bez takich rage'ów. Nie, trzeba w to strzelać, bo inaczej no nie. No i zniszczyłem automat. Nie, nie napiję się coli. Jakie kufry. Dobra, spokojnie. Idź dalej, idź dalej. O, poszło na hita. Myślałem, że będzie gorzej. Czyli mamy jakieś schizy. Tak mi się wydaje. Oczywiście postać, nie ja. Kurde, jaki tam pewnie rozpierdol jest. I to naprawdę na ostrym poziomie. Ja bym miał ja zobaczyć taki pokój w takim stanie, to ja już bym od razu spieprzał i zabił tego, który mi tak zmasakrował pokój. No nie darowałbym facetowi. Znajdź wężową pięść. Okej, okay, dobra, dobra. Wężowa pięść. Hello, wiatraczek. Wyjdź sobie. Przewietrzyłeś mi głowę. A, zobaczymy, co się dalej stanie. Nie wiem, co się może stać jeszcze. Tam coś płonie. Na oczy mi świeci ogień. O kurde. Śmieci się palą. Pewnie jakiś menel je podpalił. Okej, okay, dobra. Mamy znowu... O, mamy naszą broń. Jep, poszło. W pył. Jep. Dobra, coś jeszcze? Coś jeszcze? Jep. I jep. A myśmy chyba tu już byli, nie? Ja już dostaję skis powoli. Nie zwalajcie na mnie winy, ale... Ale nie, dobra. O kurde. O kurde. O, w końcu żołnierze. A! O kurde. O kurde. Jep. 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 Podpalę cię, ty dzido. Zasrana. Masz tu granata, wypchaj się nim jeszcze. Kurde. Kurde no. Ginże w końcu. O, granat go zabił. Dobrze mu tak. Dobra. O, miotacz ognia. Trochę nam się ammo pewnie zredukowało. No, będą teraz w nas strzelać, tak jak podejrzewałem. Chwileczkę. O! Mamy nasz SMG. Dobra. O kurde, ten z czego on strzela? Kurde, spokojnie. Dobra, przeładowanie. O, stary. Dobra, apteczka. Nie, jeszcze jeden pyro! Wy chyba sobie jaja robicie. Kurde. O, zdechło. Przynajmniej. Przynajmniej to coś już zdechło. No jeszcze więcej was matka nie miała już. O kurde. No leżże w końcu. Po ilu strzałach cię można mordować? Kurde, ja to chcę przeżyć. Ja to chcę przeżyć. Ja to przeżyję. Tylko dajcie mi, kurczę, szansę. O, zdrówko. Po jakiś pancerz bym poszedł. Coś tu leży. Karabin szturmowy.
Dobra. Mamy ammo, teraz potąd. Dobra, idziemy, biegniemy dalej, bo czas ucieka. Bez zastanawiania się nawet. No, jest, są schody na górę. No to pewnie trafiamy dalej. Do fabuły dalszej. Ty, rzucili mi granata, nie? Ja to zapamiętam sobie. Kurde! O, zabij go. Porządnie. Jep, poszło. Nie tym razem, synek! Dostajesz kar. Ja cię to zapamiętam. Ty kurde. Złóż się porządnie. Czekaj, co to jest? Odczytaj inf... Wow! Co to było? Odczytaj informacje. Aha, czyli jakiś pierdoły znowu znalazłem. Ale kur... Masz pecha, kolego! Szafeczka cię przygniotła na tyle, że się złożył w dwie części. Czekaj. On się jeszcze rusza. On dziwnie zginął, a mimo wszystko żyje. Pojebane. Tyle powiem. Stary, ty jesteś w marnym stanie. Ja bym radził ci coś z tym zrobić, albo inaczej zginiesz. A wiesz, nie chcę ci życzyć źle, ale jak nie zaczniesz dbać o siebie, to naprawdę będziesz miał przez to jakieś kłopoty. No i co? Idzie dalej. No i gdzie dalej mamy iść? Mamy super fontannę miłości. Co robi normalnie wow, wrażenie, normalnie radocha pełna. Co ty robisz? Kto ci pozwolił? Chwileczkę. Ty. A tam jeszcze kampion! O kurde! Ty, to mi pancerz zniszczyło. Jakie shity. Snajper. Proszę. Nowe wyzwanie. O, zginął. Jak miło. Cały pancerz poszedł. W pizdu normalnie. A, palę się! A, palę się! Spokojnie, z wyrzutni rakiet mnie pocisnął, kolega. O nie, chwileczkę. Coś zamienimy. Coś, co mi się w ogóle nie przyda. O, wyrzucimy najpierw to. Teraz napiździmy z tych rakiet. Czy wam się to podoba, czy nie, sukinsynki? Ja was pojadę. W pewnym już momencie. Co z nią nie tak? No wiedziałem, że z tą kobietą jest zawsze nie tak. Tej. O. Poszło. Padłeś w końcu. Wow. Kurde, uważaj, stary. Fajnie. Takie rzeczy się tu dzieją, naprawdę, że to jest masakra. A jeszcze gorzej, jak zginę znowu. Dobra, nie ma roketa. Jest za to pancerz. Bierz te rakiety. Nie zaczynaj mnie denerwować, tylko rób co do ciebie się należy. Wow, stary. Spokojnie. Przeładuj sobie broń na spokojnie. Jest, możemy wycentrować. Jep! Kurde, no w końcu. Ile było można? W
coś chyba muszę strzelić w końcu. W to, nie? Poszło. Gdzie jeszcze tak trzepie tym prądem? Czekaj. Jep, dobra. Poszło. Dobra. Zapomniałem o tym i widzicie, i znowu zginąłem. Jep. Dobra. Nie stękaj mi tu, pan. Padłeś. Co snajper? Co snajper, kobieto? Ty wiesz, jaki już jestem zrage'owany? A ty jeszcze mi, kurde, o snajperze gadasz. Nie dobijaj mnie. Dziękuję wam bardzo. Sorki za rage. Ale no, za bardzo się rage'owałem, żeby tak ginąć, więc... Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Fear 2. Jeżeli wam się spodobał, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Jeżeli hejterzy nie odpuszczą, to niech nie odpuszczają. Ja też nie odpuszczę, więc na razie.